Dzień dobry, to są strony ulubione, w nich książka niewielka, ale zostawiająca ogrom emocji. To Katarzyna Michalczak i jej opowieść w tytule Synu jesteś kotem. Katarzyna Michalczak opowiada nam o swoim życiu, o swoim doświadczeniu bycia mamą chłopca ze spektrum z autyzmu, który został dosyć późno zdiagnozowany. I to jest historia o tych też wielkich oczekiwaniach i wielkiej jakby nadziei w związku z dzieckiem, a potem spotkanie z potrzebami, z możliwościami i z całą indywidualnością tego dziecka. Historia jest napisana w sposób bardzo czuły, wrażliwy, empatyczny, ale też odkrywający życie Katarzyny Michalczak i jej syna Radka, który też jest współautorem tej książki. On też ją zautoryzował i powstawała ona w zgodzie z jego zgodą, 17-letniego wtedy Radka, dzisiaj 18-letniego. I to jest opowieść o tym, jak to jest być matką w relacji z synem, który zupełnie inaczej odczuwa emocje, inaczej odczytuje ludzkie zachowania, kiedy trzeba tego wszystkiego się nauczyć, rozpoznać i też bardzo ciężko pracować, bo to jest też książka o tym, że to jest wielka praca i wysiłek zarówno matki, jak i syna. Ale jest to, bo jak ja o tym mówię, to się takie wydaje wszystko bardzo ciężkie i takie, wiecie, studium przypadku, a to jest książka ciepła, napisana w sposób lekki i taki bardzo intymny, wprowadzający nas do tego świata Katarzyny Michalczak i jej syna, i to są ich historie, które opowiada ona, on je komentuje i rzeczywiście bardzo, bardzo polecam tę książkę pod względem jej zawartości, tego, że Katarzyna Michalczak chce się z nami podzielić swoją historią i też jest tam głos Radka, chłopaka, który też opowiada, jak to z jego strony wygląda. I ona ma wielką wartość pod kątem właśnie świadomości, wiedzy, współodczuwania, zrozumienia, ale ona też jest piękna literacko, śmiem tak powiedzieć. Katarzyna Michalczak wcześniej wydawała też już i opowiadania, i inne utwory. Synu jesteś kotem. Ten tytuł też nie jest przypadkowy, jak się łatwo domyślić. Tam jest tyle historii, przy których będziemy się uśmiechać, przy których będą też jakieś wzruszenia, że rzeczywiście, nawet jak myślę o tej książce i opowiadam o niej teraz, to się uśmiecham i są takie emocje, że znowu chcę zajrzeć i przypomnieć sobie kolejną opowieść. Bardzo Państwu polecam. Synu jesteś kotem, Katarzyna Michalczak.